Dziupla lektorska Sowa zaprasza. Korzystając z dobrodziejstw technologii internetowej, udało mi się zaprosić do rozmowy dziś człowieka, który jest pierwszym dietetykiem, którego podcasty dodałem na swojej playliście do ulubionych. Ujął mnie przede wszystkim tym, że swoje wypowiedzi opiera o wyniki badań naukowych i nie zauważyłem u niego obrzydliwego lansu, który jest podstawą wystąpień innych wypowiadających się na temat żywienia i zdrowia. Dawid Dobropolski, bo o nim mówię, zgodził się na rozmowę, którą za chwilę przedstawię. Wybaczcie proszę nie najlepszy poziom dźwięku, ale mam nadzieję, że wszystko zostanie i wysłyszane, i zrozumiane, a przemyślenia Dawida pozwolą Wam wyrobić własne spojrzenie na sprawy okołożywieniowe. Oczywiście subskrypcja i łapka w górę będą stanowiły znaczący bodziec do rozwoju tego kanału, a dzwoneczek nie pozwoli Wam przegapić kolejnych odcinków. Zapraszam. Witaj, Dawidzie. Dzień dobry. Oczywiście Polacy znają się najlepiej na polityce i na medycynie. Słyszałeś o tym. A na medycynie to nawet zdecydowanie bardziej. Tak. Od lat zajmujesz się żywieniem, poradami żywieniowymi, dietetycznymi, poradami treningowymi również, czyli jak gdyby poświęciłeś się w kierunku zdrowego i efektywnego trybu życia. Dobrze to czytam? Nawet bardzo dobrze. Nie poszło to w politykę, poszło w tą drugą stronę, dokładnie. No to całe szczęście. Ja napotkałem na twoje podcasty początkowo na Spotify'u, później przeszedłem jeszcze na YouTube. No, mogę powiedzieć, że praktycznie obejrzałem wszystko, co nagrałeś do tej pory. To szapoba. Zaprosiłem cię do rozmowy, dlatego że mam cię za człowieka, który stawia przede wszystkim w swoich osądach, w swoich wywodach na naukę. Dziękuję. Prawda to? Prawda. Potraktuję to jako komplement. Staram się, nie wiem, czy to mi wychodzi, ale staram się to robić. Czy nie uważasz, że w dzisiejszej dobie internetu, dostępności do mediów wszelakich, jesteśmy trochę jak gdyby skaleczeni tymi przekazami takimi fejkowymi, przekazami, które budują dla kogoś zasięgi, budują popularność, a dla kogoś drugiego mogą być powodem nawet tragedii? Niestety tak jest, natomiast nie chciałbym uciekać w taką banalną tylko odpowiedź twierdzącą. Więc dodam od siebie, że tak z perspektywy osoby, która widzi to trochę od strony odbiorcy, a trochę od tej kuchni strony, ze strony, która nadaje te treści dla innych ludzi, że ciężko jest dotknąć tematu dezinformacji w dietetyce, w żywieniu, w zdrowym stylu życia i tak dalej, bez dotknięcia samej struktury tego, jak te social media działają. A z grubsza one nie nagradzają nas, twórców, edukatorów, promotorów, za jakość tej wiedzy, za jej merytoryczność, tylko za utrzymanie uwagi użytkownika na danym portalu. Im lepiej ktoś w to umie, tym bardziej jest nagradzany przez algorytmy YouTube'a czy czegokolwiek innego, co nie daje takiej automatycznie takiego znaku równa się, że im bardziej jest coś wiarygodne, rzetelne, poparte nauką, tym lepiej utrzymuje użytkownika na danej platformie. Powiedziałbym nawet, że w wielu przypadkach jest dokładnie odwrotnie, dlatego że w świecie nauki rzadko jest, kiedy jakiś wielki, spektakularny albo clickbaitowy tytuł, odkrycie, jakieś ułatwienie, jakaś droga na skróty, zazwyczaj są to raczej bardzo zniuansowane, bardzo
skomplikowane, trudne odkrycia, trudne treści, z którymi bardzo ciężko jest się przebić dalej, więc trochę jesteśmy ofiarami sami jako twórcy i zdecydowanie uważam, że ofiarami tego również, a nawet przede wszystkim są odbiorcy. Niestety, także tym entuzjastycznym akcentem chętnie wejdę z tobą w głębszą rozmowę. Wiesz co, ja obserwując to, jak odnosisz się do takich rzeczy w swoich programach, widzę, że nie bardzo chcesz wdawać się w polemiki z różnymi showmanami internetowymi. Masz takie, a nie inne podejście, widzę, do przekazu. Ale czy to nie jest według ciebie trochę uciekanie od problemu? Czy twoi z kolei fani, twoi widzowie, a masz ich przecież sporo, czy nie mają ci tego za złe, że nie wytkniesz jednemu, drugiemu, że słuchaj, gadasz głupoty, bo tu i tu zrobiono takie i takie badania i z nich wyszło to i to? Odpowiedź będzie tak naprawdę trochę złożona, bo niektórzy z moich odbiorców doskonale wiedzą i popierają wręcz nawet to, że nie wchodzę w taką typową, bym powiedział brzydko, w takie szczekanie pomiędzy różnymi twórcami, bo też wiedzą, że z tego niewiele wynika. I teraz dlaczego o tym wspomniałem? Kiedyś mi się wydawało, że będzie dokładnie tak, jak mówisz, że jeżeli wejdę w polemikę kulturalną, merytoryczną, z dobrą wolą, z nastawieniem na dyskusję, na dialog, i przedstawię swoje jakieś tam zarzuty merytoryczne w stosunku do drugiej strony, to otworzy piękną po prostu przestrzeń na wspólną rozmowę, na budowanie tej społeczności i tak dalej. Natomiast dostałem w odpowiedzi na to, mówiąc wprost, pocisk, że jestem zazdrosny o zasięgi, że mam problem z ego. I to jest jakby dla mnie jeden sygnał, że to, że ja bym chciał rozwijać merytoryczny dyskurs, przede wszystkim z ludźmi, z którymi się nie zgadzam, to nie znaczy, że inni ludzie też tak mają, szczególnie w mojej bańce gdzieś tam informacyjnej, ale po drugie, nie z każdym jesteśmy w stanie wejść w dyskusję, w debatę. Są osoby, które wchodzą, nie wiem, chociażby w temat kwestii tego, czy wysoki, czy niski cholesterol jest dobry, czy zły, nie po to, żeby się czegoś dowiedzieć, nie po to, żeby coś skonfrontować, nie po to, żeby coś sprawdzić albo poznać perspektywę drugiej strony, tylko po to, żeby utwierdzić się we własnych przekonaniach, z którymi ktoś jakby a priori przychodzi w dane miejsce. I jeżeli nie usłyszy tego, co chce usłyszeć, no to jest atak. Także ja bym chciał w takim idealnym świecie, żeby było tak, jak mówisz. Natomiast kilka razy próbowałem i dostałem informację zwrotną, że tu bardziej chodzi o budowanie jak najmocniejszych baniek informacyjnych, społecznościowych, na których szybko, fajnie można zarabiać pieniądze, a nie zadawać niewygodne pytania, nie konfrontować, nie stymulować dyskusję. Wiesz, sam fakt, że ja się nudzę, kiedy jako promotor diety keto miałbym chwalić dietę keto. To jest nudne. To nie jest rozwojowe. Tu nie ma nic ciekawego, naprawdę. Natomiast uczę się bardzo dużo, uczę się najwięcej od wrogów diety keto. Uczę się najwięcej wtedy, kiedy czytam, co tak naprawdę jest nie tak z tą dietą keto i co wytrzymuje tą siłę argumentacji, ten ogień, co zostaje po całym tym, wiesz, uderzeniu kontrargumentów, bo to jest naprawdę rozwojowe i to mi się przydaje najbardziej do pracy później w używaniu tej diety keto jako narzędzia do pracy, na przykład w naszej poradni dietetycznej. Ale to nie jest popularne podejście, to jest bardzo niszowe podejście. Dietą keto zająłeś się lata temu. Tak. Napisałeś już książki na ten temat. Mhm. Dokładnie, to byłeś, można powiedzieć, jednym z prekursorów w Polsce. I własnym doświadczeniem budowałeś jak gdyby pewien schemat, do którego teraz doszedłeś i który
próbujesz stosować, przekazywać innym. Z tego, co wiem, pojmowanie diety keto w twoim wykonaniu żegluje w kierunku diety śródziemnomorskiej keto, tego takiego odłamu tego, można powiedzieć, bo nie ma to też za bardzo wiele wspólnego z taką tradycyjną ketologią, czyli smalec, jajka, mięcho, no i jeszcze MCT do zapicia, pół szklaneczki najlepiej. Ale ja nie bez powodu, Dawid, wspominam o tych wszystkich osobach w sieci, którzy również na temat diety keto się wypowiadają i bardzo często w kontrze do tego, co ty próbujesz przedstawiać. I nie problemem jest to, że ty masz taki poziom wiedzy na ten temat i taką umiejętność jej przekazania, a ktoś inny taki, tylko że nie ma możliwości zabezpieczenia ludzi, którzy komuś uwierzą. Ludzi, którzy korzystają z internetu, bo idziesz do lekarza, no to jeszcze masz ewentualnie izbę lekarską, do której możesz się odwołać, jeżeli lekarz coś sknoci, prawda? A tutaj powiedzieć co? Dobrowolski mówił u siebie, miało być dobrze, albo ci słynni bracia u siebie mówili, miało być fantastycznie i co? No dokładnie. Jak? I poniekąd dlatego, nie tylko dlatego, ale poniekąd dlatego mam bardzo niejednoznaczne stanowisko, gdybyś zapytał mnie o regulację zawodu dietetyka, bo z jednej strony tam, gdzie widzę takie mocne usztywnianie zakresu kompetencji, możliwości, kto może się tym zajmować, a kto nie, zawsze gdzieś jest z tyłu głowy obawa, czy nie zawiążemy za bardzo rąk fachowcom, którzy, żeby być skuteczni, muszą nie tylko posiadać wiedzę medyczną, ale również dość elastyczne podejście, żeby to indywidualizować. A tu dostaniemy jednak bardzo sztywne wytyczne, jakby nie patrzeć, i jakieś tam pole manewru w ramach dietetyki, ale z drugiej strony jest to dokładnie to, o czym mówisz. Nie ma dzisiaj. Dzisiaj jest dziki zachód, dzisiaj jest Eldorado, jeśli chodzi o granie, ja mówię no już czasami naprawdę brutalnie, w rosyjską ruletkę zdrowiem ludzi przy użyciu zasięgów w social mediach, bo nie ma możliwości się obronić przed tym, dlatego że social media dają nam, odbiorcom, czy wam, odbiorcom, poczucie, że wystarczy obejrzeć 2-3 filmiki na YouTubie, żeby mieć na tyle dużo wiedzy, by myśleć o sobie, że potrafię odsiać treść od dezinformacji, a jest dokładnie odwrotnie. Szczerze mówiąc, to YouTube jest jednym z... W zasadzie social media są jednym z najgorszych miejsc do zdobywania rzetelnej wiedzy i sposobu myślenia w ogóle, bo one nie są do tego. One są do wykręcania uwagi i czasu spędzonego na aplikacjach, a nie do tego, żeby was uczyć odżywiania. Niestety. Dobrze, a jak w takim układzie przemówić ludziom do rozsądku i zaapelować, nieładne słowo, ale niech będzie, do tego, aby szukali porad u specjalistów w realu? Andrzej, jeżeli zdobędziesz odpowiedź na to pytanie, to sam chciałbym się dowiedzieć. Okay. Wiesz, jedyne co mogę powiedzieć, i absolutnie nie brzmi to, nie jest to cynizm z mojej strony, jest to wręcz znowu w ramach bardzo lekkiej rozmowy, ogromna gorycz przeze mnie będzie przemawiać, ale niestety tym mechanizmem, który najsilniej pokazuje ludziom, kogo słuchać, kogo nie słuchać, komu naprawdę zależy na skutecznym, zdrowym, bezpiecznym pomaganiu ludziom, a komu zależy na zrobieniu hałasu i spieniężeniu tych zasięgów, niestety jest doświadczenie mniejszych lub większych skutków tych treści. Niestety, ale najbardziej zdyscyplinowani
u nas odbiorcy to są ci, którzy się sparzyli, którzy doprowadzili swoje zdrowie na skraj katastrofy, mniejszej lub większej, bo ja nie muszę wtedy z tą osobą już walczyć, przekonywać. Ta osoba już wie dokładnie. Nie musisz udowadniać, nie, że nie jesteś przysłowiowym garbusem. Tak, tak. Dokładnie tak, dokładnie tak. I jeszcze jedno, że niekoniecznie istnieje jakiś wielki, ukryty, tajny spisek, który jakoś tak sprawia, że ten wielki, ukryty, tajny spisek jest tak dziwnie tajny, że oni mogą nagrywać o tym na YouTubie i wykręcać milionowe wyświetlenia, ale ja rzekomo będący w tym spisku mam tak 50 razy mniejsze zasięgi, nie? Że nie, że raczej to nie jest historia wiarygodna. Wiesz, określenia typu, nie wiem, Big Pharma, typu Matrix, dla ludzi rozsądnych, którzy, przepraszam za określenie, trochę myślą, to jest to śmieszne i tym bardziej, że jak otwierasz ten internet i widzisz jedną rolkę za drugą, jedną informację za drugą i cię bombarduje spisek Big Pharma, Matrix, Big Pharma, spisek, tak dalej. Masz dosyć i każdy myślący, posiadający umiejętność abstrakcyjnego myślenia powie, halo, coś tu jest nie tak, ktoś próbuje mi wyprać zwoje mózgowe, no. Ale no, od tego nie uciekniemy. Do momentu, kiedy będzie to przynosiło komuś pieniądze, do momentu, kiedy to będzie powodowało dużą popularność, to będzie to tak działało. Nie zamkniemy internetu. Zobacz w ogóle, jaki jeszcze dochodzi element takiego samospełniającego się spisku i Matrixa, bo teraz albo social media jakoś altruistycznie stwierdzą, że dobra, przestawiamy wajchę, teraz nie będzie nas interesować ilość wejść i utrzymanie uwagi, tylko merytoryczność i stracimy na tym masę pieniędzy, bo odejdą od nas reklamodawcy na przykład, albo wprowadzimy jakąś formę cenzury dla totalnie odklejonych treści, gdzie zgłasza się już dzisiaj fake newsy, informacje szkodliwe dla zdrowia, gdzie są shadow bany, czy bany generalnie kont, które robią totalnie trollową lub niebezpieczną dezinformację, tylko że to jest woda na młyn do właśnie teorii spiskowej, że jednak może istnieje jakiś spisek, jakiś Big Brother, który nas mówiących prawdziwe informacje budzących ludzi z Matrixa będzie banował i ściągał, nie? Internetowa cenzura, proszę pana, sterowana przez różnych panów w ciemnych zakamarkach gabinetów siedzących i kontrolujących nas. No bzdura totalna oczywiście. Ale nie dla wszystkich. Nie, absolutnie. Wiesz, ja myślę, że tu gdyby trzecie okienko było obok nas i siedział jakiś socjolog, psycholog, to też pewnie spojrzałby na to od strony tego, że często te osoby lubią się łapać na te treści, jeżeli mają jakieś... Nie chcę wchodzić w kompetencje psychologa, ale na tyle, na ile czytałem opracowania dotyczące tego, kto jest bardziej podatny na teorie spiskowe i na tego typu przekazy, to raczej... Ciężko jest mówić o ludziach, którzy są generalnie, żeby nikogo nie obrazić, ale stabilni emocjonalnie, finansowo, życiowo, mają dobre, poukładane życie. Raczej wielu ludzi ma jakiegoś rodzaju brak poczucia sprawczości nad swoim życiem, poczucia zrozumienia rzeczywistości. Po prostu, w pewien sposób. Łatwiej jest wtedy sprzedać historię, że za naszą otyłość odpowiada jakiś wielki spisek, nie wiem, owsianki i bananów, niż tak sobie naprawdę brutalnie przeanalizować swoje nawyki żywieniowe. Tylko to też otworzylibyśmy kolejną puszkę Pandory, bo wiesz, to jest na przykład bardzo fajne zjawisko, gdzie się uzbraja w ogóle coś takiego jak nawyk żywieniowy przez tamtą stronę, jako wmawianie ludziom, że jeżeli mówi się o przeginaniu z kaloriami albo o kompensowaniu stresu jedzeniem, to tak jak my byśmy chcieli obwinić za to tą osobę, co jest totalnie antyprawdą. To jest diagnoza zjawiska, zachowania i danie siły, jakby... Brakuje mi słowa po polsku, ale taki empowerment, żeby pokazać, że słuchaj, to... Wiedziałem, że coś po angielsku. No niestety, tak to będzie. Także będziemy mieć kolejne grono hejterów.
ale to o to chodzi, nie? Że jest to zupełnie inne podejście. Ale już wiesz, nie chcę wchodzić dobrze, głębiej. Akurat powiedziałeś o sprawie kaloryczności, a ja powiem szczerze, zachwyciłem się twoją jak gdyby twoim stwierdzeniem odnośnie liczenia kalorii. Nie wiem, czy sam to wymyśliłeś, czy nie, ale u ciebie usłyszałem, że kalorie się nie liczą, ale licz się z kaloriami. Jest dużo takich bonmotów w naszej branży i chyba nie jestem w stanie powiedzieć, kto od kogo, kiedy mógł to wymyślić, bo nawet w języku angielskim, żeby już nie przytaczać, bo już jedno słowo padło, ale też można znaleźć te określenia. Także nie to będę ich sobie przypisywał. Dawid, krótko, to jak to jest z tymi kaloriami? Liczyć je czy nie liczyć? Bo dlaczego pytam, wiesz, bo to jest bardzo w sumie cienka granica. Jeżeli założymy, że ja na przykład wchodzę na jakąś tam dietę ograniczającą ilość kalorii, żeby zgubić trochę masy, tak? Więc wyliczam sobie oczywiście tą podstawową przemianę materii, ilość potrzebnych kalorii do tego, żeby moją wagę utrzymywać. I tu robi się pierwszy problem, ponieważ do tego wyliczenia musimy zastosować tę dokładkę taką opowiadającą o naszej aktywności. Jak to wyliczyć? Bo w kalkulatorach masz tam napisane niska aktywność, praca biurowa, średnia aktywność, raz, dwa w tygodniu spacer, czy coś takiego, prawda? Natomiast w momencie, kiedy walczymy i chcemy redukować swoją masę, no to ograniczenia kaloryczne wahają się tak najlepiej chyba z tego, co ty mówisz też, między 300 a 500 kalorii. To jest bardzo bezpiecznie, tak. Bezpiecznie, prawda? A 300 kalorii to jest tak. Jeżeli nie doszacujesz swojego zużycia kalorii, tego siedzenia za biurkiem bądź dwa razy w tygodniu spacerów, no to jesteś w czarnej dziurze, bo tak naprawdę nie wiesz, czy ty dobrze robisz, czy źle robisz. Czy nie prościej byłoby, i dlaczego nikt jeszcze na to nie wpadł, zastosować wzorów i wziąć jakiś pomiernik, wymyślić do tej naszej aktywności codziennej, żeby je w spokoju odliczyć? Czy może coś takiego jest, a ja tylko o tym nie wiem? To po kolei. Bardzo nie lubię odwoływać się do analogii innych życiowych i chłopsko-rozumizmów, bo one w którymś momencie się totalnie rozkraczają i tworzą jakieś absurdalne po prostu wnioski. Ale z tym wstępem do pewnego stopnia mogę to odnieść do finansów. Bo zapytałeś, czy liczyć te kalorie, czy nie. Dokładnie tak samo jest z naszymi własnymi finansami. Czy naprawdę musimy liczyć po przecinku do czwartego miejsca ułamki groszy, kiedy kupujemy coś w sklepie, żeby trzymać pod kontrolą własny budżet? No nie. Ale jeżeli widzimy w banku jakieś dziwne zakupy, które robiliśmy na spore kwoty, które w dużym stopniu mogą odpowiadać za to, jak wygląda stan naszych finansów, no to wypadałoby chyba jednak sprawdzić, co to były za przelewy, co to były za opłaty, na co to było, czy to naprawdę było potrzebne, czy to się powtarza często, bo jeśli tak, to może to wpływa na kondycję naszej miesięcznej jakiejś tam wypłaty i tak dalej. Bardzo podobnie jest tutaj. Jeżeli chcemy kształtować sylwetkę, to tak jakbyśmy chcieli kształtować konto w banku. I do tego nie jest potrzebne szkiełko laboratoryjne, do tego nie jest potrzebne nerwicowanie się na tym punkcie, ale do tego jest potrzebna pewna świadomość naszych własnych zachowań i ich waga, nomen omen. I naprawdę nie ma znaczenia, czy kupiliśmy jogurt za złoty 57 czy za złoty 59, ale ma znaczenie, czy wylecimy sobie na jakieś dwie imprezki w tygodniu, czy kupimy sobie dodatkową bluzkę, mimo że nie mieliśmy takiego planu, czy cokolwiek takiego. Dokładnie tak samo jest tu.
przykład z brzegu. Wspominałeś o 300 kilokaloriach i że to jest tak, jeśli chodzi o przeszacowanie aktywności. To jest jeszcze prostsze do tego, żeby to rozwalić, jak sięgniemy po garść orzechów. To jest dokładnie nawet ciut więcej niż 300 kilokalorii. A tego nie jesteśmy w stanie tak łatwo ustalić, jeżeli tego nie policzymy. I teraz wracając jeszcze na chwilę do kształtowania sylwetki. Sylwetka jest poniekąd efektem naszych zachowań, naszych nawyków. Nie ma znaczenia, co my będziemy wierzyć i sądzić o nich. Koniec końców to się sprowadza do tego, czy coś robimy, czy nie, czy coś spożywamy, czy nie. I jeżeli chcemy tą sylwetkę zmienić, to znaczy, że chcemy zmienić swoje nawyki i zachowania. A nasz mózg działa tak, że raczej będzie dążył do zachowania tego, co robi dzisiaj i co zna, niż do wytworzenia zupełnie nowego wzorcu zachowań i nawyków. Więc bazowanie na swojej intuicji, na swoich półautomatycznych odruchach w procesie, który z definicji jest zmianą tych właśnie nawyków, tych półautomatycznych odruchów, no nie może się udać w ten sposób. Dlatego używamy różnych pomocy, żeby sprawdzić, czy idziemy w dobrym kierunku. I dokładnie tak samo jest z kaloriami. To trochę tak, jak czy z faktu ogarnięcia swojego konta w banku nagle coś się zmieni w naszym życiu. Niekoniecznie, dopiero jak coś zaczniemy robić z tymi pieniędzmi, bo pieniądze jako zapis cyfrowy same w sobie chleba nie posmarują. Czy przepraszam, boczku, pogadamy o diecie keto. I dokładnie tak samo jest tu. Z samego faktu, że my sobie policzymy fajnie kalorie, nic się nie dzieje. Ale jeżeli używając tego wskaźnika wystarczająco dobrze, nie idealnie, będziemy w stanie wejść w bezpieczny przedział tego deficytu energetycznego w sposób, który nas nie skatuje emocjonalnie, fizycznie, psychicznie, to tak się to robi. I to jest trudne na początku, to jest wkurzające na początku, to jest dezorientujące na początku. Ale czy to jest na początku tylko trudne? Czy tak. Potrafimy zmienić tak swoje nawyki, że w pewnym momencie odstawiamy różne aplikacje i tak dalej, przestajemy to liczyć i opieramy się tylko na ssaniu w żołądku. Warunek jest to możliwe, ale to nie znaczy, że to jest zagwarantowane dla każdego, niezależnie od wszystkiego. Bo jest to możliwe pod warunkiem, że mamy jasno określony cel. No bo wiesz, jeżeli ktoś chciałby uzyskać kratę na brzuchu, sylwetkę wręcz kulturystyczną, no to ja nie będę ściemniał, że to się da zrobić intuicyjnie, bo nie, bo będziemy walczyć naprawdę z wysokimi sygnałami głodu, które nas będą... No i znowu twoje zasięgi polecą. No, powiedział, że nie da się, a wszyscy dookoła mówią, 5 ćwiczeń dziennie będziesz robił i będziesz wyglądał jak Schwarzenegger. Tyle tylko, że ja po 8 latach buduję coraz mocniejszą społeczność, coraz bardziej stabilną, która to docenia, a ci ludzie sobie tak przychodzą, odchodzą, także mi to pasuje. To jest moja woda na młyn. Słabe zasięgi mi naprawdę pomagają. Natomiast da się to zrobić intuicyjnie, ale to jest, ja zawsze mówię tak, samolot może sobie lecieć na autopilocie, ale lepiej, żeby w środku był jednak pilot, który zna tą maszynę naprawdę dobrze. I tak samo jest tutaj. Możesz lecieć na autopilocie żywieniowym pod warunkiem, że masz odrobione pewne lekcje, że potrafisz rozróżnić głód od zechcianki, że masz... Fajnie masz te bełmoty powymyślane. Dziękuję. Ja ci powiem. Bardzo tutaj dziękuję. Pilot, tu wcześniej konto w banku, tak rzeczywiście trafia to do wyobraźni. I tak się łączy. Słuchaj, przeczytałem chyba na twojej stronie, nie pamiętam, że sam miałeś problemy z wagą i dopiero aktywność fizyczna plus kontrola jedzenia, kontrola żywienia w ogóle, może tak bardziej szerzej, spowodowały, że i to też nie za pierwszym razem, że jesteś tu, gdzie jesteś, bo pozazdrościć wyglądu, pozazdrościć osiągów sportowych, szapoba. Ja bardzo doceniam, że moja ścieżka tak się kształtowała, że miałem okazję doświadczyć i tego, co się dzieje, gdy chcesz tylko poprawić się używając aktywności i tego, co się dzieje, gdy używasz tylko diety,
i że jedno i drugie nie zadziała. Tak samo zupełnie okej są potknięcia, zupełnie okej są porażki, zupełnie okej jest przeżyć efekt jojo, tak długo jak potrafisz wyciągnąć pewne wnioski i pójść dalej, a nie uciekać coraz bardziej w jakieś magiczne metody rozwiązania i nie wiadomo co, i teorie spiskowe. Ale tak, dla mnie z perspektywy praktyka, który pomaga innym ludziom, nie wyobrażam sobie samemu nie być w tym miejscu, w którym była masa osób, którym dzisiaj staram się pomóc. Bo przeczytać coś i powiedzieć komuś, znowu wrócę do przykładu z pieniędzmi, jest pan ubogi, to proszę zarabiać więcej i wydawać mniej, dziękuję 500 zł za konsultację. Następny. No nie, to nie jest takie proste. Tak samo jest tu. Jedz mniej, ruszaj się więcej, wygeneruj 500 kilokalorii deficytu. Gdyby to było takie proste, to jedno zdanie rozwiązuje nam problem ponad połowy populacji otyłych ludzi lub z nadwagą w Polsce, nie? Ale to też jest pewien trop dla tych wszystkich, którzy chcą zadbać o siebie na poważnie, że teraz ja bąłotem strzelę, że jeżeli rzucasz palenie, to nie idziesz do lekarza, który siedzi i odpala jedną faję od drugiej, prawda? No raczej nie. To z dietetykami też tak być powinno? Uważam, że tak. Nie, może nie na tej zasadzie, że dietetyk musi wyglądać jak kulturysta na scenie w swoim szczytowej formie przez cały rok, bo i kulturysta tak nie wygląda, ale preach what you teach, jak to się mówi po angielsku. Znowu, sorry. Ale no nie. Bo widzisz, bo to jest też ważne w naszej branży. To, ile ty wiesz o jakichś tam ścieżkach biochemicznych i tak dalej, to jest tylko mały ułamek. To, czy ludzie są w stanie cokolwiek z tej wiedzy wyciągnąć w swoim życiu, uważam za znacznie większy element tego równania. Wiesz co, z całym szacunkiem do twojej wiedzy, bo czasem to używasz takich stwierdzeń, że ja to aż się krzywię po prostu. Ja też się krzywię. Tak, te wszystkie słówka, nazwy tych procesów, różnych pierwiastków, niepierwiastków, one są tak zagmatwane, tak trudne do zapamiętania, że podziwiam, że to w ogóle opanowałeś w jakiś tam sposób. Natomiast ludzie, którzy do ciebie przychodzą, to raczej nie oczekują, żebyś sypnął tam jakimś naukowym słówkiem, tylko chcą od ciebie usłyszeć konkretnie. Panie Dawidzie, no 130 kilo na liczniku, coś już muszę zrobić. A bo proszę pana, amylaza, traza, pumpaza, to taza. Słabo. Wśród osób, z ludźmi trzeba umieć gadać. Wśród osób, które ważą 130 kilo i chcą usłyszeć, panie Dawidzie, to to i to, co mam zrobić i będę robić, jest promil. Do mnie trafiają ludzie 130 kilo z nadwagą, obudowani przekonaniami od rozmaitych twórców internetowo-zdrowotnych, którzy włożyli im masę bzdur do głowy. Ja poniekąd muszę im stety, niestety udowodnić, że wiem, co mówię, mam pojęcie, jestem w stanie uargumentować, dlaczego tak, a nie inaczej, żeby oni mi dopiero zaufali i żebyśmy mogli w ogóle dojść do kwestii praktyki i tego, co robić, a co nie. Więc to jest jedna odpowiedź na to, a druga, absolutnie się z tobą zgadzam. Więcej powiem, że dla mnie łatwiej jest rzucić jakimś biochemicznym szlakiem, niż opowiedzieć o nim w sposób tak prosty i dający się wyskalować, by jutro milion osób to usłyszało i było w stanie to przekuć na praktykę. To jest najtrudniejsze. Uczę się tego od 8 lat i myślę, że malutki progres się udało zrobić, ale nie jakiś spektakularny. Jest to naprawdę cholernie trudne, ale tak, to nie jest tak, że używam tego totalnie bezwiednie. Jest naprawdę dużo ludzi, którzy, wracając do początku naszej rozmowy, przychodzą z poczuciem, że się znają na dietetyce, ale jednak mają problemy ze swoim zdrowiem, próbowali tam, jest jeszcze gorzej i potrzebują dostać ode mnie sygnał, że oprócz tego, że mówię o czymś innym, muszę udowodnić, że to, co mówię i że to jest inne niż oni usłyszeli, jest naprawdę poparte rzetelną wiedzą. Wiedzą, której tam nie ma. Poziomem wnikliwości, szczegółów, których tam nie ma. Więc to jest też ten element.
Ani przychodzą do ciebie i nie mówią: panie Dawidzie, słyszałem ostatnio, te zastrzyczki takie są na otyłość, że to załatwia temat. Leżysz na łóżeczku, pachniesz i chudniesz. Wiesz co, czy trafiają do mnie takie osoby? Czasami tak, natomiast ja już troszeczkę sobie ułatwiłem robotę, dlatego że do mnie trafiają ludzie po pewnych przeżyciach, z pewnymi poglądami, raczej wiedzą, że nie usłyszą ode mnie wygodnych, miłych bzdur, tylko brutalną prawdę, i podejmują współpracę wtedy, kiedy są gotowi, co dla mnie jest ułatwieniem, ale dla nich poniekąd też. Czy jest to duży problem? Potencjalnie tak, dlatego że znowu ja wprowadzam zupełnie inne trochę podejście, dlatego że w naszej keto niszy masz tak naprawdę dwa obozy do wyboru. Albo jesteś zachwycony tymi zastrzyczkami, czyli GLP-1, czyli na przykład Ozempic, albo jesteś totalnie na nie, bo to jest kolejny wymysł Big Pharmy, która chce zarobić na nas kasę i koniec. Natomiast prawda jest taka, że sprowadzanie tego do tych dwóch pól jest totalnym zaprzepaszczeniem tego, jak naprawdę można by było tego narzędzia użyć. Bo to narzędzie jest pomocą w przebudowie nawyków żywieniowych. U niektórych osób jest to tak trudny proces, szczególnie na początku, że można użyć, oczywiście najlepiej pod kontrolą lekarza, takich narzędzi, które będą zmniejszać uczucie głodu, zmniejszać apetyt, zmniejszać wrażliwość smakową, by wytworzyć odpowiednio długi okres na przebudowę tych nawyków. Ale bez zrobienia tego, używanie samych tych związków, zresztą one w którymś momencie będą wymagać coraz większych dawek, nie dość, że te leki mogą mieć same w sobie skutki uboczne, to mogą dolewać oliwy do ognia lub benzyny do ognia w takim organizmie. Dlatego że zazwyczaj osoba z nadwagą lub otyłością ma bardzo dużo tkanki tłuszczowej i bardzo, bardzo mało tkanki mięśniowej, wbrew temu, co się ludziom wydaje. Te leki robią takie zjawisko, że się nam nie chce jeść, ale w szczególności białka, i efektem tworzenia takiego uczucia trochę mdłości, trochę takiego wypełnienia, mogą wręcz zniechęcać do aktywności fizycznej. No bo chudniemy nie robiąc nic, to po co robić coś? Zazwyczaj też wtedy jemy bardzo mało kalorii. Wchodzimy na bardzo duży deficyt, zbyt duży, co dodatkowo daje dla układu nerwowego sygnał: ohoho, to jak tak mało jem, to się nie będę aż tyle ruszać, żeby zakonserwować tą energię. Kończymy w miejscu, w którym mamy jeszcze mniej tkanki mięśniowej, jeszcze mniejsze spalanie całkowite kilokalorii, nie przebudujemy... Mało tego, przyzwyczajamy organizm do tego, że tych kalorii potrzebujemy już mniej. Dokładnie. I on zaczyna funkcjonować na tym deficycie po prostu. I bez przebudowanych nawyków żywieniowych i sportowych. Dokładnie. Więc co się stanie, kiedy odstawimy te leki? Jojo do entej. Dokładnie, dokładnie. Plus skutki takie psychologiczne są straszne, bo to popycha tą osobę w kierunku totalnej bezradności wtedy, że już próbowałem nawet tego, a jest jeszcze gorzej. Wiesz, zajmująco opowiadasz. Słucham tego z dużym zaciekawieniem i ubolewam jednocześnie, że jest tak dużo tematów, tak dużo sygnałów do poruszenia, że no chyba będę apelował do ciebie, żebyśmy się co jakiś czas mogli się spotkać i sygnałowo porozmawiać już na konkretne, wybrane tematy. Myślę, że to z mojej strony będzie to ukłon w stosunku do ciebie i próba pewnego rodzaju powiedzenia ludziom, że skupcie się na tym, co mówią ci, którzy cokolwiek w tej materii przeżyli, cokolwiek o tej materii wiedzą i którzy nie boją się słuchać i tych za, i tych przeciw, ale mają wyciągnięte swoje wnioski, i to wnioski poparte jeszcze dodatkowo pracą i tam ilością jakichś zadowolonych i szczęśliwych wręcz pacjentów. Oby tak było, bo dla mnie jesteś trochę takim specjalistą, który stoi pośrodku pomiędzy dwoma
kościołami. Kościół chwalmy keto i kościół antyketo. Mhm. I pomiędzy tym biedny Dobropolski ucho w jedną, ucho w drugą i próbuje to wszystko rozkminić. I dostaje po obydwu uszach. I dokładniej, od każdego dostaje bęcki. No. I się cieszę jeszcze z tego tytułu. Znaczy, Andrzeju, ja absolutnie jestem do dyspozycji. Swoją drogą no, podziwiam z dwóch powodów. Po pierwsze, dlatego, że chcecie się wejść w to głęboko, a nie tylko odhaczyć na swojej checkliście. Dobra, pogadałem z gościem od keto, jedziemy dalej. Ale po drugie, no, zaprosiłeś jednak gościa, który nie będzie miał dużych zasięgów, nie powie nic seksownego ludziom. Także podziwiam. Znaczy, generalnie mnie, podobnie jak tobie, na zasięgach nie zależy. Nie jest to mój cel. Ja bym chciał, żeby, skoro nie wszyscy mogą być szczęśliwi, to niechaj będą chociaż zdrowi dookoła. A będą zdrowsi, o ile zaczną myśleć, co jedzą, jak jedzą, czy się ruszają, czy się nie ruszają, jakie badania powinni robić, co sprawdzać, a nad czym przejść do porządku dziennego. Tego ludzie nie wiedzą. Ja wiem, bo rozmawiam z wieloma. I to jest ta świadomość w społeczeństwie, jak sami powinniśmy się sobą zaopiekować, jest straszna. Wywalamy masę pieniędzy, wywalamy masę czasu, zjadamy naprawdę byle co, bo dobre, no tak, dobre, ale czy korzystne dla nas? To już jest niekoniecznie. Wykopałeś mi taką piłeczkę, że muszę kopnąć, bo jest przepiękna. Dawaj. I może inny przykład z życia, bo wiadomo, dla każdego jego własna profesja jest najważniejsza. Dla lekarza medycyna, dla mechanika samochody i tak dalej. I długo się zastanawiałem, czy to, co powiem, jest właśnie taką pychą i zagrabieniem sobie wszystkich innych sfer życia, i dietetyka jest najważniejsza i dlatego każdy powinien się na niej znać jakoś tam. Ale to nie jest do końca to, że ja oczekuję od ludzi, by umieli samemu budować dom albo wymieniać hydraulikę w domu, gdybym był hydraulikiem, dlatego że my tu mówimy o sferze życia, która dotyczy absolutnie każdego, od dnia numer jeden do ostatnich dni naszego życia. Czy tego chcemy, czy nie, tak naprawdę. To jest jedna z najbardziej podstawowych sfer w życiu. To, co jemy, to, czy się ruszamy, to, czy śpimy prawidłowo, o której godzinie idziemy spać i tak dalej, i tak dalej. I teraz jest dla mnie z perspektywy osoby, która się tym zajmuje, jakimś totalnym szaleństwem, nie wiem nawet jak to nazwać, że żyjemy trochę w czasach i w społeczności, w której interesowanie się dietą, interesowanie się chociaż trochę nauką o żywieniu, o sobie samym, jest elementem jakiegoś snobizmu, jakiejś niszy hobbystycznej, nie wiadomo czego, gdzie jest to obszar tak podstawowy jak, nie wiem, umiejętność mycia rąk po wyjściu z toalety. Dla mnie, ja tak na to patrzę. I teraz, czy ktoś, kto nauczył się myć ręce w toalecie, to jest jakieś hobby, jakiś snobizm, jakiś zajob? No nie. Dokładnie tak samo dla mnie jest tu. Czy umiejętność zarządzania chociaż trochę swoimi finansami życiowymi? Dokładnie tak samo jest tu. I to jest dla mnie jakieś wielkie takie poczucie niezrozumienia, szczerze mówiąc, że właśnie mamy społeczeństwo, które jest totalnie niewyedukowane żywieniowo, zdrowotnie, które jest podatne strasznie na dezinformację w tym temacie, a my tu naprawdę nie mówimy o, z całym szacunkiem, hobby, zbieranie znaczków pocztowych, tylko o żywieniu, które to, co robimy dzisiaj, naprawdę bardzo mocno kształtuje to, jak nasze zdrowie i życie będzie wyglądało w każdych kolejnych dekadach życia. Nomen omen. Także to jest dla mnie w ogóle jakby świadomość tego, jakiej sfery my tak naprawdę dotykamy, jak cholernie ważnej i odpowiedzialnej sfery, która jednocześnie jest tak dziwnie jakoś zniszowana, jest jakimś materiałem naprawdę na pracę doktorską chyba dla socjologa.
Dlatego między innymi proszę Cię o to, abyśmy się co jakiś czas spotykali i już o konkretnych rzeczach mówili tak, aby to było dla innych zrozumiałe i aby to nie stało w sprzeczności z badaniami naukowymi. Tylko tyle. Czyli najtrudniejsze zadanie, jakie możesz mi wymyślić. Dziękuję. Dokładnie. Przyjmuję. Dokładnie, ale ja nie obiecywałem, że będzie łatwo. Dawid Dobropolski był dzisiaj moim gościem. Bardzo Ci, Dawidzie, dziękuję za spotkanie. Oczywiście będę się odzywał na przyszłość. Mam nadzieję, że znajdziemy widzów, znajdziemy ludzi, których ta nisza zainteresuje, bo tak, masz rację, to jest temat niszowy. Niby wszyscy wiedzą, co to jest dieta, wszyscy wiedzą, co to jest żywienie, ale jeżeli wchodzą w to głębiej, nagle okazuje się, że nie jest to takie oczywiste. Jeszcze raz wielkie dzięki. Do usłyszenia w takim razie. Do zobaczenia. Dziękuję, Andrzeju, również. Pozdrawiam serdecznie. Do następnego. Dziupla lektorska sowa.